Z czego w życiu jesteś najbardziej dumny? Z czego jestem najbardziej dumny w moim życiu? Z czego jesteś najbardziej dumny w twoim życiu? W moim życiu. W twoim. Ale ci chodzi o życie prywatne, nie zawodowe. Z czego jesteś najbardziej dumny w twoim życiu prywatnym i zawodowym razem? Albo jednym, albo drugim, jak wolisz rozdzielić. Chyba, że wolisz razem, nie wiem. No więc najbardziej dumny chyba jestem z moich psów. Co ty masz z tymi psami? Kocham je i one mnie. A czym to się przejawia? Słuchaj, ja wyjechałem na Suwalszczyznę 40 parę lat temu. Mhm. Meldowałem się z Warszawy w czasach, kiedy meldunek w Warszawie kosztował pół samochodu. Wiem. I jak ja przyszedłem do urzędu, żeby się wymeldować i powiedziałem, że się chcę wymeldować, ta pani urzędniczka powiedziała, ma pan papier pozwalający? Dlatego, że ona zrozumiała, że ja się chcę zameldować, bo aha, innych propozycji nie było. Jak zrozumiała, że ja się chcę wymeldować na stałe, to poszła po szefa tego biura, który wziął mnie na bok i powiedział tak, proszę pana, pan ma 30 parę lat. Życie przed panem. Ja panu dam adres dobrego lekarza. A ty się chciałeś po prostu wymeldować? Tak. Tam zbudowałem dom na Suwalszczyźnie i postanowiłem, że będę w tym domu trzymał chore psy, biedne, takie, co są potrącone, bezdomne, bezpańskie. Naprawdę? Tak. I dużo masz tych psów? No, teraz mam ich 8, ale tak miałem w porywach, to było 16, 18, Jezu, różnie. To ty jesteś dobrym człowiekiem. Nie mieszaj mi pojęć. A, dobra. Tak. Nie, no po prostu miałem taką fanaberię, że one są właścicielami domu, one mieszkają w domu, nie w budach żadnych tam. Razem w domu? I macie jedną toaletę wspólną? Trzy. I sypialnie, i pokoje, mniejsze, większe, żeby było. Duży dom wybudowałem. Dla tych psów? Tymi ręcami. Tu, o widzisz. Tak, własnoręcznie. I one tam mieszkają. Z tobą? Tak. Ale są zameldowane? Oczywiście. Mają książeczki, wszystko, całość. Naprawdę i w tych łóżkach konopnickich śpią te psy? Tak jest. To fenomen. Nie, ale ty się przytulasz, tak mruczysz z nim? A co? A do psa się nie przytulisz? Głupi jest, pewnie się przytulam. I jesteś najbardziej dumny z tych psów? Tak. Stanisław tym? Tak. To ty? Tak. Kocham cię.